Słuchajcie, ostatnio jak żeśmy robili nagrania przy zarybianiu, to nie zdobyłem żadnej rybki, bo wszystkie były w dobrej kondycji. Tym razem udało się znaleźć jedną, na pokładzie musiała wyskoczyć. Adam, jak się sprawdza, że czy ona jest na pewno zaczipowana? Korzystamy z takiego typu detektora. Następuje uruchomienie. I wystarczy blisko ryby przejechać, wtedy wiemy, że ryba jest znakowana i możemy wyciągnąć z niej znaczek i odczytać numer. Wtedy jesteśmy pewni co do serii, miejsca i daty wypuszczenia ryby. Co jest na tym znaczku? Tam jest tylko jakiś numer? Tak, na znaczku jest wygrawerowany numer. Tak jak wspomniałem wcześniej, w trakcie znakowania znaczek jest dosyć mikroskopijny. Ma długość 1,1 mm, więc jest to dość, odczyt jest to dość precyzyjna praca. Natomiast metoda sama w sobie jest efektywna i stuprocentowa retencja znaczka jest praktycznie stuprocentowa. Śmiertelność po znakowaniu jest praktycznie zerowa. Spróbujemy tą jedną rybkę. Tą jedną rybkę weźmiemy pod mikroskop, oczywiście wyciągniemy najpierw ten znaczek, weźmiemy ten znaczek pod mikroskop i na jednej z naszych niedzielnych debat sobie po prostu to obejrzymy, jak to wygląda. Natomiast Adamie, właśnie skończyliśmy kolejne zarybianie, jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, na czym to dzisiaj polegało, ile tego wszystkiego było i jak przebiegała akcja? Dzisiaj wzięliśmy udział w bodajże piątej akcji zarybieniowej w tym roku na rybkiem Letni Szczupaka. Zarybianie jest w ramach projektu realizowanego przez Morski Instytut Rybacki oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Dzisiaj wypuściliśmy 10 tysięcy sztuk ryb. Rejon wypuszczania to Kuźnica, zarówno na wschód, jak i na zachód od Kuźnicy. Wybraliśmy płytkie miejsca, gdzie na dnie występuje roślinność, po to, żeby ten szczupak mógł znaleźć odpowiednie dla siebie siedlisko. Zarybianie było dwoma jednostkami, nie? Tak. Z racji temperatury, jaką mamy obecnie, by uniknąć śmiertelności wywołanej wysoką temperaturą, mimo wczesnej godziny, zdecydowaliśmy się na udział dwóch jednostek, żeby w czasie troszkę zyskać i te ryby szybko rozprowadzić, by bezpiecznie trafiły do wody. Jest znaczek. Przypomnij jeszcze, na czym polega projekt. Celem projektu jest próba przywrócenia do Zatoki Puckiej szczupaka, który niegdyś występował tutaj. Zarówno stosujemy tradycyjne zarybianie, tradycyjną rybą słodkowodną, jak również w ramach projektu część ryb jest dostosowana do wody słonej. Dzięki znakowaniu wiemy, że które ryby pochodzą z której grupy i w późniejszym odłowie jesteśmy w stanie stwierdzić, z której grupy pochodziły. Czy słonej, czy słodkowodnej, mówiąc w cudzysłowie. Zeszłorocznego zarybiania już macie jakieś efekty pierwsze widać, bo niektórzy rybacy mieli jakieś przyłowy, oczywiście ryby wróciły do wody, bo były niewymiarowe. Jakiej wielkości to były ryby? Tak, w ramach projektu 6 rybaków współpracuje z nami, są wyposażeni w tego typu detektory. W przypadku, gdy złowią szczupaka, sprawdzają, czy jest znakowany, pobierają materiał biologiczny do badań, dane również długość, masę oraz łuskę. Oczywiście, wiadomo, ryby niewymiarowe zostają wypuszczone. Wiemy z pierwszych informacji, w tym roku rybacy łowili już znakowane szczupaki z zeszłego roku, z zarybień. I obecnie mają około 34-39 cm, także jak przyrost w ciągu 12 miesięcy wynosi między 25 a 30 cm, to jest bardzo dużo. W kolejny poniedziałek wypuszczamy następną partię ryb. Będzie to partia ryb dostosowanych do wody słonej. Również będziecie gościć z kamerą, także pokażemy cały proces. Jeszcze planowane są dwie osobne akcje zarybieniowe w tym roku. Łącznie w tym roku wypuścimy 140 tysięcy na rybku. W przyszłym roku
planujemy wypuścić podobną ilość, także liczymy, że za 2-3 lata będzie widać efekt tej naszej pracy. Słuchajcie, pływam z nimi już od 2 lat i z tego co widzę, ta ilość tego szczupaka, który jest wrzucany i ten przyrost tego szczupaka może tam nam tak tutaj delikatnie gdzieś tam sugerować, że ta Zatoka Puczka może się stać taką drugą Rugą. Jest to dobry tok myślenia? Chcielibyśmy, jako wędkarz również chciałbym, natomiast musimy też wziąć pod uwagę, że kondycja środowiska Zatoki Puckiej jest zupełnie inna od warunków środowiska w rejonie Rugi. Co będzie, jak zachowa się ta ryba, zobaczymy. To też dla nas jest ciekawostka. Ja myślę, że dla wszystkich to jest ogromna ciekawostka, co jest z tym szczupaczkiem i myślę, że fajnym uzupełnieniem tego, bądź krótkiego filmu, będzie jeszcze jeden film z zarybień, kiedy my fizycznie wchodzimy do wody i zarabiamy te bardzo przybrzeżne partie. Może być nawet ciekawiej niż taki z kutra film, natomiast nie o tym, słuchajcie, nie o tym. W zeszłym roku był wrzucony masa tego szczupaczka małego, w tym roku też. Ten szczupak powinien już być w tym miejscu. Takie jest moje skromne zdanie. No i myśmy chcieli w tym roku na wiosnę lecieć, spinningować za tym szczupaczkiem. Natomiast pewne informacje, które uzyskałem z różnych miejsc, zasugerowały mi, że lepiej nie. No właśnie. I teraz zobaczcie, jutrzejsza debata będzie dosyć fajną debatą, zresztą jak od 3 lat, nie? Niedziela 20 zawsze jest debata na żywo, w której to będziemy rozmawiać i będziemy mieli najważniejsze, będziemy mieli fajnego gościa, będzie to rybak z tamtych okolic, który powie nam, jak to wygląda z perspektywy rybaka, bo my możemy sobie spinningować za tym szczupaczkę, może złapiemy, może nie, natomiast rybak, stawiając sieci chociażby na okonia, no to te małe szczupaki powinny mu się tam łapać, nie? No małe, takie 35 do 50, nie? W te siatki okoniowe. Podejrzewam, że tego typu też szczupaczki powinny się łapać w jakieś inne siatki, nie wiem, na węgorza chociażby, nie? Więc spytamy się go, jak to właśnie wygląda z tą populacją? Czy on widzi, że to jest? Poza tym, no ten armator ma ten młot tora, nie? Czyli jak złapie tego szczupaczka, to musi tym młotem tora przelecieć, nawet tego niewymiarowego, nie? Przed wypuszczeniem, że dobra, on ma chipa. Jak ma chipa, to z tego co wiem, jest taka procedura, że tam się jakąś łuskę wyciąga i tą łuskę się wysyła wraz z wagą ryby chyba i długością do miru i oni tam jakieś badania robią właśnie na temat przyrostu. Stąd też na przykład wiedzą, jaki przyrost jest szybki, nie? Także no tutaj jest już spoko. No i wypytamy go o to wszystko, więc słuchajcie, kolejna debata zapowiada się ciekawie. Oczywiście nagrody dla Was czekają, plus termos, zobaczcie, termos morskiej ekipy, jak co tydzień mamy ciekawe rzeczy dla Was. Jest ok, jest fajnie, bawimy się, no i taka debata show, jutro nam się zapowiada, nacisnę Wam przycisk WOW. A co tam? Jest WOW, zobaczcie, jest WOW, także będzie efekt wow. Trzymajcie się, cześć!